zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. To nazwisko jeszcze kilka lat temu było tematem numer jeden. Mariusz Trynkiewicz. Mariusz Trynkiewicz. Mariusz Trynkiewicz. Mariusz Trynkiewicz. Mariusz Trynkiewicz. Pedofil i morderca po odbyciu 25 lat kary więzienia w 2014 roku miał opuścić zakład karny. W kraju wybuchła panika. Piotrków Trybunalski, z którego Trynkiewicz pochodził, dosłownie zamarł. Wszyscy drżeli o bezpieczeństwo swoich dzieci. Widmo wypuszczenia z zamknięcia prawdziwej bestii sprawiło, że politycy postanowili działać, bo to, że Trynkiewicz nie może wrócić do społeczeństwa, wiedzieli wszyscy, nawet jego matka. Powtarzała, że boi się o syna, bo rodziny zabitych przed laty chłopców będą mogły szukać zemsty. Dlatego zapadła decyzja. Minister zdrowia był zobowiązany do takiego szybkiego organizacyjnego przygotowania miejsca, gdzie można byłoby leczyć te osoby z zaburzeniami. I to jest miejsce w Gostyninie. Tak powstała ustawa o bestiach, która osoby takie jak Trynkiewicz, choć odbyły one już swoją karę, kierowała do specjalnego, zamkniętego ośrodka w Gostyninie. Miejsce strzeżone, niedostępne dla obcych, z terapią, a przede wszystkim separujące morderców i gwałcicieli od potencjalnych ofiar. Dlaczego trafił tam właśnie Mariusz Trynkiewicz? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do roku 1988. Było to wtedy w Polsce upalne lato. Dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego chętnie bawiły się nad zalewem, grały w piłkę i wędrowały po lesie. Rodzicom nigdy nie przyszłoby do głowy, że w tak niewinnych okolicznościach może stać im się coś złego. Wszystko zmieniło się, gdy na początku sierpnia Edward Eś wybrał się na grzyby do lasu. Z oddali zobaczył tam niewielki ogień. Nie podchodził bliżej, był przekonany, że to leśnicy nie dogasili ogniska. Dzień później, prowadzony ciekawością, postanowił sprawdzić, czy palenisko zostało ugaszone. Wrócił więc do lasu, ale dymu i ognia już nie było. Choć palone jeszcze wczoraj rzeczy wciąż leżały, Edward podszedł bliżej. Zobaczył, że wokół unosi się mnóstwo much. Dopiero wtedy zauważył, że to nie żadne śmieci, a ludzkie ciała. Małe rączki i nóżki dało się rozpoznać od razu. Ktoś spalił w lesie trójkę dzieci. Edward Eś powiadomił milicję, ta wezwała na miejsce prokuraturę. Zwłoki trafiły do lekarzy z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Nadano im numery 4, 5 i 6. W trakcie sekcji ustalono, że ciała należą do trzech chłopców. Każdy z nich miał rany kłute, choć w różnych miejscach. Dodatkowo jeden z chłopców miał na głowie poszewkę od poduszki, która przewiązana była białym kablem. Oceniono, że cała trójka zmarła tydzień wcześniej. Przed śmiercią nie byli ogłuszani. Na głowie brak było śladów po uderzeniu. Zmarli wskutek wykrwawienia, a ich ciała podpalono już po śmierci. Ciosy nożem zadawane były najczęściej od tyłu, najpewniej z zaskoczenia. Ofiary nie spodziewały się ataku ze strony napastnika. 6 sierpnia ruszyła identyfikacja ciał. Trzy rodziny od kilku dni poszukiwały swoich synów. Byli to Łojkowie, Kawczyńscy i Kaczmarkowie. Gdy zostali wezwani do sali, w której znajdowały się zwłoki, przeżyli szok. W nadpalonych ciałach wszyscy rozpoznali swoje zaginione dzieci. Byli to 11-letni Tomek Łojek, uczeń 5 klasy w szkole podstawowej nr 8 w Piotrkowie, 12-letni Artur Kawczyński, uczeń 6 klasy szkoły podstawowej w Grabicy, a także 12-letni Krzysztof Kaczmarek, uczeń 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Piotrkowie. Pozostało jedno najważniejsze pytanie. Kto dopuścił się tak potwornej zbrodni i zabił trzech niewinnych chłopców? Rozpoczęło się polowanie na psychopatę. Najpierw milicjanci musieli ustalić, co chłopcy robili w dniu zaginięcia, a także odnaleźć świadków. W pierwszej kolejności trzeba było porozmawiać więc z rodzicami. Ustalono, że 29 lipca Krzysiek spotkał się z Tomkiem. Dołączył do nich Artur. Razem mieli iść nad zalew na Wierzejach. 1 sierpnia chłopców miała widzieć instruktorka z obozu harcerskiego w Zarzęcinie. To wieś położona kilkanaście kilometrów od Piotrkowa. Według niej około godziny 20 polną drogą szedł wysoki mężczyzna w słomkowym kapeluszu. Szła z nim grupka dzieci. Ta wersja o tajemniczym nieznajomym w kapeluszu pojawiała się w późniejszych zeznaniach świadków kilka razy.
Kim był? Tego nigdy nie ustalono. Po tym, jak dzieci nie wróciły na obiad, rodzice zaczęli szukać synów na własną rękę. Jeździli od domu do domu, sprawdzali jeziora, rozmawiali z kolegami. Ci mówili, że cała trójka jeszcze około godziny 14 bawiła się nad wodą. Ale gdy rodzice dotarli na miejsce, po dzieciach nie było już śladu. Około 19 ojcowie zgłosili na milicję zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania, które nie przyniosły żadnego rezultatu. Aż do dnia, w którym w lesie natknięto się na nadpalone ciała Tomka, Artura i Krzysia. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar. Piotrków ogarnęła psychoza. Dzieci przestały wychodzić z domów, rodzice bali się, że może je spotkać to samo, co zaginioną trójkę chłopców. Milicjanci gorączkowo szukali podejrzanych. Jednym z nich był 34-letni Andrzej K. Zgłoszono, że zaczepiał dzieci. Funkcjonariusze szybko zaczęli go sprawdzać. Okazało się, że od lat leczył się psychiatrycznie, mieszkał z dziadkami, dwiema siostrami i bratem. Chodził do pracy i zazwyczaj zaraz po niej wracał do domu. Zdecydowano o przesłuchaniu, ale mężczyzna cały czas powtarzał, że nie wie, o co chodzi i nie ma z zabójstwem nic wspólnego. Po przeszukaniu mieszkania i piwnicy również nie znaleziono jakichkolwiek śladów, które mogłyby go obciążyć. Tego samego dnia, 6 sierpnia, gdy wywracano do góry nogami piwnicę Andrzeja K., do milicjantów w Sulejowie przysłano notatkę. Napisano w niej: w związku z odnalezieniem trzech zwłok w dniu wczorajszym w miejscowości Koło, gmina Sulejów, w czasie wykonywania czynności służbowych ustaliłem, że w miesiącu styczniu 1987 roku na terenie podległym KMO w Sulejowie miało miejsce przestępstwo uprowadzenia nieletniego na terenie domków letniskowych w miejscowości Przygłów Włodzimierzów w pobliżu sanatorium. Podejrzanym był wówczas Mariusz Trynkiewicz, nauczyciel, który pracował w szkole podstawowej numer 7 w Piotrkowie Trybunalskim. 3 stycznia próbował porwać chłopca, któremu założył na głowę worek foliowy. Dodano, że, tu cytat, dokonał z małoletnim czynu lubieżnego. Ponieważ Trynkiewicz w tym czasie odbywał zasadniczą służbę wojskową, sprawą zajęła się prokuratura wojskowa. Nauczyciel karany za molestowanie przykuł uwagę śledczych. Szybko ustalono, że choć mężczyzna został skazany, miał akurat przerwę w odbywaniu kary. Śledczy, nie czekając więc na nic, pojechali do jego mieszkania. Trynkiewicz wpuścił ich do środka. Funkcjonariusze od razu zauważyli ciemne plamy, które próbowano wcześniej wybielić. Zapaliła się więc żółta lampka. Te plamy mogłyby być zaschniętą krwią. Trynkiewicza przewieziono na komendę wojewódzką milicji w Piotrkowie. Tam zadano mu pytanie: czy podejrzewany przyznaje się do tego, że w dniach pomiędzy 29 lipca a 1 sierpnia 1988 roku pozbawił życia Tomasza Łojka, Krzysztofa Kaczmarka i Artura Kawczyńskiego, zadając im ciosy nożem, a następnie wywiózł ich ciała do lasu i podpalił? Trynkiewicz potwierdził, przyznał się do winy. Funkcjonariusze mieli w rękach mordercę dzieci. Początkowe zeznania Mariusza były chaotyczne. Często zasłaniał się niepamięcią. Przyznał, że miał przerwę w odbywaniu kary. Na zewnątrz wyszedł 2 kwietnia. To ze względu na chorą na serce matkę. Za kratki miał wrócić 2 sierpnia. Najpierw mieszkał z rodzicami, potem przeniósł się do mieszkania babci. Było to niewielkie lokum na pierwszym piętrze, składające się z przedpokoju, pokoju, kuchni oraz łazienki. Po wyjściu na wolność, życie Trynkiewicza było proste. Od rodziców dostawał pieniądze, dzisiaj byłoby to około 700 zł miesięcznie. Zajmował się akwarium, spotykał się z jedynym kolegą, jakiego miał, i jeździł motocyklem Jawa 350. Nie zajmował się niczym konkretnym. W dniu zaginięcia chłopców pojechał nad jezioro Bugaj. Niedaleko znajdował się nasyp. Zatrzymał motocykl. Gdy siedział na nasypie, zauważył 3 chłopców. Przyznał, że nie pamiętał, czy to oni rozpoczęli rozmowę, czy on. Zaprosił ich do swojego mieszkania. Ci się zgodzili. Mężczyzna odjechał motocyklem, a chłopcy poszli pieszo. Spotkali się ponownie już w domu Trynkiewicza. Tam pokazywał im swoje rybki, częstował ich też herbatą i ciastkami.
Przekonywał milicjantów, że prowadzili luźną rozmowę, ale nie był w stanie powiedzieć, o czym dokładnie mówili. Przyznał za to, że gdy chłopcy powiedzieli, że muszą już iść, ogarnął go strach. Wtedy miało też dojść do ataku, choć Trynkiewicz mówił, że nie pamiętał całego zdarzenia. Odzyskał świadomość dopiero wtedy, gdy zobaczył zakrwawione ciała dzieci. Pakowania zwłok też nie pamiętał. Kojarzył jedynie, że zdjął poszewki z poduszek, wziął też prześcieradła. Potem wyszedł z mieszkania, zamknął drzwi i poszedł do rodziców. Tam, jak gdyby nigdy nic, oglądał z nimi telewizję. Dopiero gdy spojrzał na swoje dłonie i zobaczył, że pod paznokciem ma krew, przypomniał sobie, że zabił chłopców. Wrócił więc do siebie. Tam, jak zeznał, przez jakiś czas siedział otumaniony. Nie wiedział, co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie zebrał się w sobie, zawinął ciała w prześcieradła i pojedynczo znosił do piwnicy. Gdy ukrył zwłoki, zobaczył, że na podłodze są ślady krwi. Te same, które później, po wejściu do jego mieszkania, zauważyli milicjanci. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. W środku nocy Trynkiewicz podjął decyzję. Ciała nie mogły zostać w piwnicy. W tak upalne lato, lada chwila, po całym budynku rozniósłby się odór rozkładających się zwłok. Uznał, że najlepiej będzie więc je wywieźć. Podjechał samochodem tak blisko klatki, jak tylko się dało. Zszedł do piwnicy i, podobnie jak wcześniej z mieszkania, wynosił chłopców po kolei i ładował do auta. Gdy cała trójka była już w samochodzie, pojechał do lasu. Chciał porzucić tam zwłoki i jak najszybciej odjechać. Wtedy zauważył butelkę z benzyną. Uznał, że najlepiej będzie zostawić ciała, a następnie je podpalić. Był przekonany, że w taki sposób zatrze wszelkie ślady swojej zbrodni, a po chłopcach zostanie jedynie popiół. Oblał zwłoki benzyną i podpalił. Gdy odjeżdżał, ogień był już intensywny. Trynkiewicz odetchnął z ulgą. Wrócił do mieszkania, by tam pozbyć się plam krwi. Wymył podłogę w pokoju, a także w piwnicy, gdzie dodatkowo wylał farbę. W ten sposób chciał zabić zapach zwłok. Później pojechał do rodziców. Ci nie zauważyli, by z synem działo się coś niepokojącego. Zachowywał się tak, jak zwykle. Kolejne dni po zabójstwie chłopców nie różniły się specjalnie od siebie. Trynkiewicz pił alkohol, jeździł na motorze albo odwiedzał rodziców. Nikt nie mógł wówczas nawet przypuszczać, że jest odpowiedzialny za zniknięcie dzieci. Mieszkanie Trynkiewicza było dokładnie przeszukiwane, centymetr po centymetrze. Ślady krwi znaleziono niemal wszędzie, w różnych pomieszczeniach, na podłodze, ale i na ścianach. Oględziny trwały łącznie 3 dni. Śledczy znaleźli mnóstwo dowodów potwierdzających winę mężczyznę. W tym czasie przed budynkiem zbierał się już całkiem spory tłum ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć, gdzie żyła bestia z Piotrkowa. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Trynkiewicz od dłuższego czasu zapraszał nieletnich do swojego mieszkania. Opowiadał im, że jest byłym żołnierzem i kusił nauką strzelania. Kilku z nich zeznało później, że mężczyzna kazał im się rozbierać. W sądowych aktach znalazł się Mariusz W. 13-latek poznał Trynkiewicza w kwietniu 1988 roku. Mężczyzna zaproponował mu naukę w sekcji strzeleckiej. Chłopak zgodził się i przyszedł do jego mieszkania. Tam strzelali z wiatrówki do tarczy. Najpierw Trynkiewicz kazał Mariuszowi rozebrać się do majtek, bo jak twierdził, strój za bardzo by go ograniczał. Z czasem nastolatek zaczął zabierać kostium gimnastyczny. Rodzicom nie mówił o wizytach u Trynkiewicza. Wszystko odbywało się w dużej tajemnicy. Nie zaniepokoiło go zachowanie mężczyzny, dopóki ten nie zażądał, by chłopak rozebrał się do naga. Następnie dotykał go po plecach i miejscach intymnych. Wtedy nastolatek wybiegł z mieszkania, ale o Trynkiewiczu powiedział dopiero, gdy ten został zatrzymany. W sumie mężczyzna mógł molestować nawet kilkunastu chłopców. W trakcie przesłuchań świadków niektórzy przyznali, że po zabójstwie chłopców widzieli, jak Trynkiewicz wlókł coś do samochodu. Każdy z nich myślał jednak, że to po prostu jakieś wyjątkowo duże pakunki. Ale co najmniej 2 osoby przyznały, że w dniu zaginięcia dzieci słyszały krzyki. Dopiero po zatrzymaniu Trynkiewicza skojarzyły, że mogły to być krzyki jednego z zabijanych chłopców. Wtedy nieszczególnie zwrócono na to uwagę. Dopiero 25 sierpnia Trynkiewicz zdecydował się na nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
Przyznał, że chłopcy przyszli do niego około godziny 15. Poczęstował ich herbatą, wodą i ciastkami, ale ci odmówili. Skupili się na rybkach, papudze, a także grali w grę telewizyjną. W pewnym momencie poczuł, że zaczyna być pobudzony. W takich chwilach najczęściej sięgał po leki, ale tym razem nie miał ich ze sobą. Gdy chłopcy oznajmili, że muszą wracać do domu, Trynkiewicz sięgnął po nóż i zaczął na oślep od góry zadawać chłopcom ciosy. Przyznał, że było ich dużo, choć nie pamiętał ile. Według niego wszystko trwało około minuty. Jak zapewniał, dzieci nie krzyczały, nie broniły się i nie próbowały uciec. Ale to nie pokrywało się z tym, co mówili sąsiedzi, którzy zapewniali, że tego dnia słyszeli dziecięce krzyki. Bestia z Piotrkowa skrywała jeszcze jedną tajemnicę. Ofiar było więcej. Na początku lipca Trynkiewicz spotkał na swojej drodze Wojciecha Pryczka. 13-latek był wtedy nad jeziorem. Mariusz zaproponował mu wspólne strzelanie z wiatrówki. Chłopiec zgodził się i poszedł z mężczyzną do jego mieszkania. Tam Trynkiewicz najpierw go molestował, a następnie udusił. Zwłoki chłopca owinął w koc i wsadził do dużego pudła. Następnie pojechał do lasu, wyjął ciało dziecka i porzucił około 10 metrów od leśnej drogi. Trynkiewicz, żeby ukryć zabójstwo Wojtka, wysłał do jego matki pocztówkę. Podpisał ją jeszcze Wojtek, gdy żył i był w mieszkaniu mordercy. Treść brzmiała: kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym miejscu z ogłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę. Pani Zofia rozpoznała pismo syna, co ją trochę uspokoiło. Wiedziała, że Wojtek żyje. Potem Trynkiewicz wysłał list. Zażądał w nim okupu. Przekonywał, że syn wstąpił do sekty, a na dowód przesłał kosmyk jego włosów. Sprawa została zgłoszona na milicję. Pozostawiono pieniądze w wyznaczonym miejscu, ale nikt się po nie nie zgłosił. Gdy odnaleziono ciała trzech chłopców, pani Zofia czuła, że i jej syn nie wróci już żywy. Jej koszmarne przypuszczenia okazały się słuszne. Trynkiewicz przyznał się do zabójstwa 13-letniego Wojtka. Wskazał też miejsce, w którym ukrył ciało. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. W trakcie sekcji wykazano, że w usta chłopca wepchnięto gąbkę. Trynkiewicz przekonywał, że zrobił to, bo w trakcie duszenia dziecko zaczęło krzyczeć. Żeby je uciszyć, chwycił za gąbkę i włożył mu ją do ust. Ciało Wojtka było rozebrane. Zostały z niego właściwie tylko kości, które tkwiły w worku po ziemniakach. Matka zidentyfikowała syna po butach i skarpetach, które wciąż znajdowały się na kościach. Po obszernych wyjaśnieniach przyszedł czas na wizję lokalną. Nie wpuszczono na nią nikogo poza milicjantami i rodzinami ofiar. Na udział w wizji zdecydowały się matki. Ojcowie, jak sami później mówili, bali się, że dokonają samosądu. A żaden z nich nie chciał iść do więzienia za Trynkiewicza. Mężczyzna nie patrzył kobietom w oczy. Spuszczał wzroki i mówił spokojnym, cichym głosem. Opisywał po kolei, jak zabijał chłopców, jak pozbywał się ich ciał, jak ich podpalał. Zrozpaczone matki dopytywały mordercę, czy dzieci krzyczały, czy bały się, czy cierpiały. Jedna z kobiet, Mirosława Kawczyńska, powiedziała: nie chciałabym twojej śmierci, lecz by ci wydłubano oczy i ucięto język i byś włóczęgą był. Tego bym pragnęła. Wizja lokalna trwała 6 godzin. W tym czasie śledczy zaczęli przygotowywać się do procesu. Akt oskarżenia został wysłany 30 maja 1989 roku. Trynkiewicz miał odpowiedzieć za zabójstwo czterech chłopców i molestowanie jednego. Wykazano, że 13-letniego Wojtka udusił własnymi rękami, wcześniej wkładając mu gąbkę w usta, by chłopiec nie mógł wezwać pomocy. 12-letniemu Krzysztofowi zadał ciosy nożem myśliwskim w skroń, małżowinę uszną, szyję i kark. 11-letniemu Tomaszowi wbił nóż w klatkę piersiową, głowę i brzuch. U Artura wykryto rany w okolicach obojczyka i w klatce piersiowej. 13-letniego Mariusza zmusił do rozebrania się, a następnie dotykał jego miejsc intymnych. Dodatkowo Trynkiewicz zabrał jednej z ofiar zegarek, przez co odpowiadał też za kradzież. Zainteresowanie procesem było ogromne, dlatego zdecydowano, że zostanie pod to wynajęta sala w Urzędzie Wojewódzkim i wejdą na nią tylko konkretne osoby po okazaniu specjalnych wejściówek.
Proces ruszył we wrześniu 1989 roku. Rodzice Mariusza Trynkiewicza chcieli, by odbył się w innym sądzie. W tej sprawie napisali nawet list. Argumentowali, że w takich warunkach każda rozprawa będzie spektaklem dla widowni, a zarówno oni, jak i Mariusz chcieli uniknąć rozgłosu. Jak zaznaczyli, proces w takim miejscu tylko wzmocni społeczną nienawiść do ich rodziny. Chcieli również, by Trynkiewicz został skierowany na dodatkowe badania psychiatryczne. Ich prośba została jednak odrzucona. Pierwszą rozprawę zaplanowano na 12 września na godzinę 10. Trynkiewicz jeszcze przed wejściem na salę mówił, że liczy się z karą śmierci, a w resocjalizację w więzieniu nie wierzy. Chciał jednak, by proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Według niego zeznawanie przy tłumie ludzi nie będzie obiektywne, bo sąd będzie się kierował reakcjami ludzi, a nie tym, co oskarżony ma do powiedzenia. Ale podobnie jak prośbę rodziców o przeniesienie procesu, również i te odrzucono. Atmosfera na godzinę przed pierwszą rozprawą była napięta. Sąd otoczyli policjanci z psami, a przed gmachem zgromadził się tłum ludzi, który domagał się sprawiedliwości. Zabić! Zabić tego typa! Zabić! Zabić! Kary śmierci! Na salę wpuszczono wybraną grupę ludzi. Wśród nich rodziny ofiar i biegłych seksuologów. Proces wyłączono z jawności tylko w momencie, gdy omawiane było molestowanie Mariusza W. W pozostałych częściach ludzie mogli usłyszeć, co mają do powiedzenia świadkowie, eksperci i wreszcie sam oskarżony. A Trynkiewicz niczego się nie wypierał. Przyznał się do zabójstwa czterech chłopców. Zaprzeczył jednak, by dokonał zbrodni pod wpływem satanistycznego kultu, a i takie podejrzenia wobec niego padały. Zapewnił też, że tylko on odpowiada za śmierć dzieci. To w odpowiedzi na sugestie części rodzin, według których chłopcy byli silni i wysportowani i to niemożliwe, by ich zabójstwa dokonała jedna osoba. Według ekspertów, którzy zeznawali w sądzie, dzieci prawdopodobnie się broniły. Rany zadawane pod różnym kątem świadczyły o tym, że zmieniały pozycję, być może chciały uciec. Wykazano też, że żaden z chłopców nie miał rany, która byłaby tą śmiertelną. Gdyby więc szybko wezwano pomoc, dzieci udałoby się uratować. Ale nikt nie przyszedł im na ratunek. Nikt nie zareagował na krzyki, które dochodziły z mieszkania Trynkiewicza. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Znany seksuolog profesor Zbigniew Lew-Starowicz ocenił, że oskarżonego nie da się wyleczyć. Zasugerował jednak inne rozwiązanie. To lek, który mógłby zahamować popęd seksualny. Problem był jednak w cenie i w dostępności. Jedno opakowanie preparatu kosztowało $40, a Trynkiewicz musiałby przyjmować go każdego dnia do końca swojego życia. Dodatkowo środek trzeba by było sprowadzać z innych państw do Polski. Biegli ocenili również, że u Mariusza Trynkiewicza nie stwierdzamy choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, zespołu psychoorganicznego. Rozpoznajemy u niego osobowość nieprawidłową z zaburzeniami psychoseksualnymi pod postacią biseksualizmu z cechami pedofilii. Sam Mariusz przekonywał, że nie działał z premedytacją. Gdyby mógł cofnąć czas, nigdy by tej zbrodni nie popełnił. Zrobiłem to z premedytacją. Na pewno nie, bo czemu po prostu tych zwłok nie ukryłem w taki sposób, że nie zostały one znalezione? Czemu zostawiałem ślady, czemu w końcu działam chaotycznie, o czym świadczy chociażby sposób owijania zwłok? Tych pytań ze strony samego Trynkiewicza, jak i pozostałych osób na sali było wiele, ale nikt nie miał wątpliwości. Oskarżony był winny. Odebrał życie czterem chłopcom, a wielu skrzywdził poprzez molestowanie seksualne. Dlatego 29 września, po mowach końcowych obrońców i oskarżyciela, zapadł wyrok. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim orzeka w stosunku do oskarżonego Mariusza Trynkiewicza jedną karę łączną w postaci kary śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Taki wyrok nie był zaskoczeniem dla samego Trynkiewicza. Spodziewał się go i, jak mówił, tylko śmierć może uwolnić go od tego życia. Mimo wszystko nie chciał rozstawać się z rodzicami. Ja jako ja to istnieje dla swoich rodziców i po prostu dla nich chciałbym tylko żyć, bo to będzie kara śmierci, jaka jeżeli by została wykonana, to będzie karą głównie dla moich rodziców, dla osób najbliższych mi. Mówił Mariusz Trynkiewicz w reportażu Magdaleny Majewskiej, cichy, spokojny.
Zaledwie 3 miesiące po ogłoszeniu wyroku w sprawie bestii z Piotrkowa zmieniła się w Polsce rzeczywistość. Po podpisaniu porozumienia okrągłego stołu umorzono część postępowań sądowych i ogłoszono pierwszą amnestię. Zdecydowano również o odstąpieniu od kar śmierci. To oznaczało, że Trynkiewicz nie zostanie stracony. W więzieniu miał spędzić za to 25 lat. Nikt wówczas nie myślał, co stanie się z pedofilem, gdy ćwierć wieku później wyjdzie na wolność. Przypuszczano, że nie dożyje tego momentu, bo zajmą się nim w więzieniu pozostali osadzeni. Tak się jednak nie stało. Sprawa Mariusza Trynkiewicza wróciła na pierwsze strony gazet, gdy nieuchronnie zaczął zbliżać się dzień, w którym pedofil i morderca miał wyjść na wolność. W kraju wybuchła panika. Społeczeństwo domagało się, by Trynkiewicz pozostał za kratkami. Politycy nie mieli więc wyjścia. Musieli przygotować plan awaryjny. Taki był początek ustawy o bestiach, która weszła w życie w 2014 roku. Określała, co należy zrobić z osobami, które stwarzają szczególne zagrożenie mimo resocjalizacji w więzieniu. Wprowadzono dwa rozwiązania. Jedno to nadzór prewencyjny, a drugie zakładało umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym. W ten sposób powstał znany dziś w całym kraju ośrodek w Gostyninie. I teraz szybki przebieg wydarzeń. 22 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa o bestiach. W tym samym czasie otwarto ośrodek dla nierokujących kryminalistów. 11 lutego tego samego roku Mariusz Trynkiewicz po 25 latach więzienia miał wyjść na wolność. Ale dzień przed opuszczeniem zakładu służba więzienna znalazła w celi osadzonego szkice i zdjęcia pedofilskie. Prokuratura uznała jednak, że materiał nie zawiera zabronionych treści i Trynkiewicz opuścił więzienie. 3 marca sąd na podstawie ustawy o bestiach uznał, że mężczyzna stanowi zagrożenie i konieczna jest jego izolacja w ośrodku w Gostyninie. 31 lipca skazano Trynkiewicza za posiadanie dziecięcej pornografii. Wyrok to 5,5 roku pozbawienia wolności. We wrześniu 2019 roku mężczyzna trafił do zakładu karnego w Płocku. W kwietniu tego roku znów skazano go za posiadanie dziecięcej pornografii. Tym razem usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. W 2015 roku społeczeństwo zszokowała informacja płynąca z Gostynina. Mariusz Trynkiewicz wziął ślub. Jego wybranka co prawda nigdy nie ujawniła swoich danych, ale wiadomo było, że jest od niego młodsza i ma córkę z pierwszego małżeństwa. Udzieliła wywiadu dziennikarce Justynie Kopińskiej. Przyznała, że mężczyzna zauroczył ją od pierwszego listu. Jak mówiła, poczuła ciepło na sercu. Wtedy zaczął się ich romans. Przekonywała, że Trynkiewicz to dobry człowiek i gdyby dziś wyszedł na wolność, z pewnością nikogo by nie skrzywdził. Dodała również, że pomaga jej w wychowaniu córki, bo doskonale zna się na dzieciach. Kobieta zszokowała stwierdzeniem, że zamordowani w 1988 roku chłopcy byli sami sobie winni, bo do mieszkania zabójcy weszli z własnej woli. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Historia Mariusza Trynkiewicza szokuje do dziś i to z wielu powodów. Pierwszym, najważniejszym jest oczywiście skala zbrodni, ale też dobór ofiar. Zabójstwo niewinnych dzieci to zawsze ogromny cios dla całego społeczeństwa. Ale zastanawiać może również fakt, dlaczego Trynkiewicz zdecydował się na odebranie życia dzieciom. Mężczyzna urodził się w 1962 roku. Był jedynym synem Władysława i Urszuli Trynkiewiczów. Był długo wyczekiwanym dzieckiem. Gdy miał 6 lat, zachorował na żółtaczkę. Później zaczęło się lunatykowanie, które trwało około 2 lat. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole Mariusz nie sprawiał żadnych problemów. Mało tego, był wzorowym uczniem, który zdawał z wyróżnieniami. Kłopoty zaczęły się, gdy chłopak poszedł do liceum. Nie potrafił nawiązać relacji z innymi uczniami i zaczął wagarować. Również jego wyniki były coraz słabsze. To zaniepokoiło rodziców Mariusza. Coraz częściej zaczęli spotykać się z wychowawcą syna. Zdecydowano, że chłopak zostanie przeniesiony do technikum mechanicznego. Tam znów zaczął lepiej się uczyć, wygrał nawet olimpiadę techniczną. To dało mu szansę na dobre studia. Niestety nie został przyjęty na wymarzoną uczelnię w Krakowie. Zamiast tego zapisał się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej z filią w Piotrkowie. Dostał również pracę w szkole podstawowej, gdzie uczył wychowania technicznego.
W tym czasie Trynkiewicz zaczął eksperymentować z lekami. Uzależnił się od Relanium. Początkowo tabletki dostarczała mu matka, bo syn tłumaczył jej, że to pomaga mu w nauce i wszyscy studenci tak robią. Ale później kobieta zaczęła się niepokoić coraz większymi dawkami przyjmowanymi przez Mariusza. W sierpniu 1986 roku 24-letni wówczas Trynkiewicz złożył przysięgę wojskową. Jak przyznał, przeżył w tym okresie załamanie i po raz pierwszy myślał o samobójstwie. Początkowo służby odbywał w Koszalinie, później przeniesiono go do Tomaszowa Mazowieckiego. Pół roku później, w grudniu, dostał przepustkę. Wtedy dokonał pierwszego ataku. Uprowadził nastolatkę, którego przetrzymywał w domku letniskowym swoich rodziców. Tak rozpoczęła się przestępcza kariera Trynkiewicza, która zakończyła się odebraniem życia niewinnym dzieciom. On sam, już po zatrzymaniu, w telewizyjnym wywiadzie przekonywał: zrobiłem to, bo jestem chory. Na pewno nie chodziło tu o przebywanie z młodzieżą w tym sensie, że dążyłbym do zła podczas tego przebywania. Absolutnie nie o takie chodzi. Ja się bardzo rozładowywałem właśnie podczas pracy, podczas gdy pracowałem w szkole, gdy uczyłem, byłem nauczycielem. Było to bardzo mnie, nie powiem, uspokajało, bo ja nie szedłem, nie mogę powiedzieć, że szedłem do szkoły zdenerwowany, zemocjonowany i tak dalej. No nie potrafię jakoś inaczej powiedzieć, jak mogło dojść do 4 lipca. Ja sądzę, że to po prostu był objaw choroby, jednak po prostu nazwę tą chorobą. Zapewnił też, że nie miał motywu. Nie potrafię tego jednoznacznie powiedzieć dlaczego. Nie potrafię podać motywu. Źle się stało, na pewno bardzo źle się stało. Ale jak ja bym znał motyw, no to przecież bym dawno już bym ten motyw powiedział. Dziś Mariusz Trynkiewicz ma 59 lat. W trakcie procesu, w rozmowie z biegłymi, miał powiedzieć: jeśli wyjdę na wolność, dalej będę zabijać. Później z tych słów się wycofał. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.